Szanowni Państwo, właśnie obchodzimy 20-lecie samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bełżycach. Placówki, która od 2 dekad zapewnia pomoc, wsparcie i troskę mieszkańcom naszego powiatu. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi dyrekcji, lekarzy, pielęgniarek oraz całego personelu, nasz szpital jest miejscem, w którym każdy pacjent otrzyma niezbędną opiekę medyczną, a troska o drugiego człowieka stoi na pierwszym miejscu. Chciałabym również podkreślić rolę powiatu lubelskiego, który jest podmiotem tworzącym dla szpitala w Bełżycach. Nasze wsparcie umożliwia jego rozwój i modernizację oraz ciągłe doskonalenie placówki, aby mogła ona sprostać wyzwaniom współczesnej medycyny. Zapraszam Państwa na prezentację filmową ukazującą samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach, który udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom w wielu rodzajach i zakresach i którego mam zaszczyt być dyrektorem. Na początek zapraszam do budynku Szpitala Powiatowego imieniem dr. Wojciecha Oczki w Bełżycach, gdzie funkcjonują oddziały szpitalne, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i inne medyczne komórki organizacyjne. Jesteśmy oddziałem noworodkowym o pierwszym stopniu referencyjności, czyli podstawowym. Rocznie przyjmujemy około 400 porodów. Są to głównie noworodki zdrowe, aczkolwiek prowadzimy również leczenie zakażeń wrodzonych u noworodka. Prowadzimy fototerapię nasilonej żółtaczki noworodkowej. Od 2 lat wprowadziliśmy również do standardu zabieg frenotomii, czyli podcięcia skróconego wędzidełka podjęzykowego. Obsadę naszego oddziału stanowi 7 lekarzy, specjalistów, pediatrów oraz 19 pań położnych. Nie odczuliśmy na naszym oddziale obserwowanego wszędzie spadku liczby urodzeń noworodków. Uważam, że jest to spowodowane niezwykłym zaangażowaniem naszego personelu w doskonalenie swoich umiejętności zawodowych, przeprowadzaniem ustawicznych kursów. Staramy się również wprowadzać na naszym oddziale najnowsze standardy w opiece okołoporodowej nad noworodkiem. W ostatnim czasie wprowadziliśmy do użycia standard pomiaru długości ciała noworodków przy pomocy infantometru. Naszym priorytetem jest zaopatrzenie naszego oddziału w nowoczesny sprzęt. Są to nowoczesne inkubatory, w tym jeden inkubator transportowy. Dzięki przemyślanym inwestycjom naszego pana dyrektora, jak również dzięki wkładowi Stowarzyszeniu Rozwoju Szpitala w Bełżycach, zakupiliśmy 2 stanowiska do resuscytacji noworodka wyposażone w resuscytatory typu Neopaw. Od Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymaliśmy sprzęt do nieinwazyjnego wsparcia oddechu u noworodków w trybie HFNC. Bardzo cieszę się, że był możliwy zakup bilirubinometru, czyli urządzenia pozwalającego na nieinwazyjny pomiar poziomu bilirubiny we krwi noworodka. Bardzo cieszymy się, że nasz oddział cieszy się zaufaniem pacjentek. Dużą rolę odgrywają tutaj nasze nieocenione panie położne. Od lat kilku, z którymi mam przyjemność pracować w oddziale, zanotowaliśmy znaczny wzrost ilości porodów, jak i zmieniła się specyfika leczonych operacyjnie pacjentek. Oczywiście na korzyść. Chodzi tutaj o operacje mało zabiegowe, mało inwazyjne. Techniki laparoskopowe stosujemy w coraz większym stopniu, jeżeli chodzi o pomoc pacjentkom. W zakresie ginekologii praktycznie zajmujemy się całą operatywą ginekologiczną dzięki najnowszej aparaturze, którą mamy przyjemność stosować. Staramy się, żeby pacjentki rodziły u nas w komfortowych warunkach, w przyjaznej, miłej atmosferze. W pracy codziennej ważne jest doświadczenie, a także i potwierdzenie tych umiejętności.
Dlatego personel nasz szkoli się, zdobywa obecne certyfikaty, tak jak certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, USG, zarówno podstawowy, jak i rozszerzony. Mamy uprawnienia do badań prenatalnych, a także personel bierze liczny udział w konferencjach i kursach doszkalających. Jesteśmy dumni z naszej pracy. Wiemy, że pacjenci nas doceniają, mają bardzo dobrą opinię na temat porodówki, a także na temat operacji ginekologicznych, które tutaj wykonujemy, i ufają nam i liczymy na więcej. W naszym oddziale mamy 30 łóżek rozmieszczonych w 11 salach. Mamy do dyspozycji salę reanimacyjną z możliwością respiratoroterapii. Przyjmujemy tutaj pacjentów z całego zakresu chorób wewnętrznych. Najczęściej są to pacjenci z chorobami układu krążenia, infekcjami, chorobami układu oddechowego, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, chorobami układu pokarmowego i wydalniczego. Na naszym oddziale zatrudniamy 5 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych i 2 lekarzy neurologów. Korzystamy także z naszej pracowni endoskopowej. Mamy dobrą współpracę z oddziałem chirurgii, anestezjologami, oddziałem ginekologii. Konsultujemy także pacjentów w razie potrzeby z innymi lekarzami innych specjalizacji. Wykonujemy także diagnostykę w sąsiednich szpitalach, na przykład w Lublinie. Wykonujemy badania echokardiograficzne, rezonansu magnetycznego, natomiast tomografię komputerową mamy tutaj na miejscu i korzystamy z niej w zasadzie każdego dnia. Na oddziale mamy także świetny personel pielęgniarski. Staramy się rozwijać nasze kompetencje tak, aby jak najlepiej służyć naszym pacjentom, zapewniając im holistyczną diagnostykę oraz ciągłość opieki. Często chorym ludziom trudno jest zorganizować sobie ten proces leczniczy i bardzo wspieramy pacjentów w tym zakresie. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie wniosku o możliwość specjalizacji młodych lekarzy rezydentów w zakresie chorób wewnętrznych. Thank you.
Nasze poradnie specjalistyczne umiejscowione są w 3 lokalizacjach. Wszystkich poradni mamy 15. Na ulicy Bednarskiej jest 11 poradni, na Lubelskiej 3 i pozostała, czyli jedna jest w Niedźwicy Dużej. Zatrudniamy 50 lekarzy specjalistów. Miesięcznie wykonujemy ponad 4000 porad. Staramy się, żeby nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie i kompleksowo. Dlatego przy naszych poradniach mamy pracownie diagnostyczne, gdzie wykonujemy szereg badań. Między innymi badanie spirometrii, holtery i próby wysiłkowe. W przeciągu ostatnich kilku lat pozyskaliśmy około 20 specjalistów. Doposażamy poradnie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W poradni okulistycznej mamy optyczną, koherentną tomografię, która pozwala na szczegółową ocenę narządu wzroku. W poradni reumatologicznej, oczywiście jeśli jest takie wskazanie, lekarz specjalista wykonuje USG stawów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów w poradniach, gdzie okres oczekiwania na porady jest dosyć długi, staramy się pozyskać nowych specjalistów i ostatnio pozyskaliśmy do poradni ortopedycznej lekarza i do pracowni endoskopii. Przychodnia cieszy się bardzo dobrą renomą, z naszych usług korzystają pacjenci z naszego powiatu oraz całego województwa. Dziękuję w imieniu swoim oraz całego Zarządu Powiatu, jak i Rady Powiatu w Lublinie za te 20 lat współpracy. Troski, nieustannego doskonalenia opieki zdrowotnej, które czynią nasz szpital miejscem nadziei i bezpieczeństwa dla całej naszej społeczności. Niech ten jubileusz będzie inspiracją do dalszego rozwoju i wzmacniania Państwa niezwykłej misji.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów, rozwoju oraz pomyślności na kolejne lata.